Hej, z tej strony Classic Drunk Vlogger Games i witam was serdecznie w kolejnym odcinku, czwartym już z serii TIE Fighter. Po poprzedniej udanej misji, gdzie zniszczyliśmy konwój wiozący broń dla rebeliantów, zaczynamy kolejną od rozmowy z tajemniczym wysłannikiem Imperatora. Jak mogę służyć Imperatorowi? The Emperor is concerned by the rebels' capture of outpost D-34. The most disturbing element is that they seem to know exactly how to time their attacks when Imperial forces are engaged in another sector. Be alert for clues and opportunities to inspect or capture any rebel craft leaving the outpost when we recapture it. Dobra, musimy uważać na rebeliantów. Tak w największym skrócie. Gadajmy jeszcze z oficerem naszym. Jakie są cele kolejnej misji? During our attack on the Mugari rebel weapons area, the rebels launched a raid on outpost D-34. It fell to the rebels despite a valiant fight. The rebel terrorists are in the process of looting the station for any arms or equipment they can steal. Our objective for this mission is to retake the outpost, recovering as much stolen material as we can. Dobra, musimy odzyskać najwięcej ukradzionych materiałów broni, jak się da. I odzyskać bazę. Czym będę latał w kolejnej misji? You will be flying the TIE Interceptor designated Alpha 1. You will be the flight leader of a 3-craft flight group. Your craft will be equipped with 12 concussion missiles. Super. Czyli latamy statkiem, który latał Darth Vader w piątej... Przepraszam, w czwartej części oczywiście. Gdy próbował zestrzelić Luke'a Skywalkera, który chciał zniszczyć Gwiazdę Śmierci. Czego możemy się spodziewać? Jakich sił? Besides the usual Y-wings and X-wings, our intelligence believes that the Mugari have sold the rebels a squadron of the new escort shuttles that they stole from Cygnus Spaceworks. These craft are a design modification of the Lambda-class Tidarian shuttle for use as military assault and heavily armed escort vehicle. What makes them particularly deadly is their rear-mounted flexible laser turret. O cholera. Będzie trzeba uważać. Na razie wszystko. Zobaczmy jeszcze dokładną odprawę, jak będzie wyglądać nasza kolejna misja. Zapowiada się naprawdę Outpost interesująco. Has been captured. The rebels and the Mugari are looting it for arms and equipment. Czyli musimy bazę odzyskać naszą. The frigate Fogger will launch a transport to recapture the station. Okay. Several flight groups of TIE starfighters will provide cover for this operation. Mm-hmm. These groups will also hunt down the renegade craft that are making off with the station's equipment. Outpost D-34 has been captured. The rebels and the Mugari are looting it for arms and equipment. Dobra. Wszystko jasne? No cóż, kolejna misja, którą musimy wykonać ku chwale Imperium. Dozbrojmy naszego interceptora. Myślę, że bomby mogą się tu przydać. Chociaż moje ulubione rakiety. Dobra, pobawmy się jeszcze tym, co moje ulubione. Ten statek to... Ten już jest lepszy niż zwykły myśliwcy TIE. Dysponuje pancerzem, także czeka nas ciekawa misja za Imperium. Okej, witajcie kochani, jesteśmy już w przestrzeni kosmicznej. Przepraszam, chwilę się nie odzywałem. Ale ogarniałem sterowanie i to, żeby się jak najszybciej nie rozbić. Także musimy odzyskać bazę, którą zabrali nam rebelianci. Ale najpierw zniszczmy wrogie jednostki. Niszczysz. Dobrze. Kolejny. O cholera, dobra, już was niszczę.
kolejny. Dobra, da się zrobić. Gdzie jesteś? Boże, jak poprzerabiali na rebelianckie. Te nasze statki, które nam ukradły. Niszczę cię, giniesz. Interceptor dysponuje 4 działkami, czemu siła ognia jest znacznie większa. Gdzie jesteś? Nie wiem, co znaczy ten zielony kwadracik na górze. To mnie zastanawia. No ale cóż, mniejsza z tym. Gincie, gincie, rebelianci, po prostu. Ajajaj, dostajemy. Nie podoba mi się to. Dobra. Na szczęście nic nam nie zniszczył. Poważnego nic nie uszkodził, tylko chyba tarczę. Jakoś dało się wzmacnić w interceptorach tarczę. Ale teraz za cholerę nie pamiętam, jak to się robiło. Mam nadzieję, że poradzimy sobie na hardkorze, bez tarczy. Gdzie jesteś? Wow. Bardzo dużo przeciwników w tej misji. I wingi są strasznie wolne, kiedy lecę z maksymalną prędkością na nie. Nawet kiedy mam silniki ustawione na najmniejszą moc, to wymijam je bez problemu. Dobra, trzeba zniszczyć parę X-wingów. Zawsze się zastanawiałem, skąd rebelianci biorą aż tyle kasy na te wszystkie statki. Okazuje się, że większość po prostu kradli. Na razie nie będę zużywał rakiet, póki radzę sobie dosyć nieźle z działkami. Gin. Trzeba było zapisać się do szkoły imperialnej. A nie walczyć po niewłaściwej stronie frontu. Dobra, dobra, nie rozbijmy się w niego. Te są strasznie wzwrotne. Te A-wingi. Szybkie. Ale nie na tyle szybkie, żeby nam uciec. Szczęście, że moi koledzy we mnie nie strzelają, bo widzę tylko pociski, które przelatują z każdej możliwej strony. Może wystrzelmy jedną rakietkę w niego. Łohohohoho! Było blisko. Dobra, nie. Rakietki, zły pomysł. Okej. Kolejny. Kolejny jest daleko. Dlatego w niego na pewno poślemy rakietkę. I gonna miss you, baby, miss you, baby, in your face. Giniesz. Zastanawiacie się, jakim magicznym sposobem mam nagle na sobie bluzę. To dlatego, że muszę wyłączać nagrywanie przed startem każdej misji i włączyć je z powrotem, ponieważ Fraps ma problem ze zmianą rozdzielczości w czasie gry, a rozdzielczość się przełącza za każdym razem, kiedy odpalamy misję i wychodzimy z menu głównego. Gin, gin. Dwa naraz. Ach, pięknie. Gdzie jesteś? Nie rozbij się tylko, proszę cię. Nie chciałbym się bardzo z nim zderzyć. Dobra, drugi jest gdzieś obok dosłownie. Poślijmy mu może małą niespodziankę. Twoje ostatnie chwile. Jeszcze jeden. Ten dźwięk przygotowania rakiety jest jak wyrok. Myślisz, że uciekniesz? Nie masz szans. Pięknie. Dobra. Co teraz robimy? Sprawdzamy kontener. Nasza fregata. Dobra. Nie widzę przeciwników.
Czy mamy zniszczyć outposta? Chyba nie. Dobra, sprawdźmy, co przewożą te kontenery. Przeciwników na razie nie ma w zasięgu wzroku. Sprawdźmy ich. Znalazłem też przełączanie widoku na trzecią osobę, które jest bardzo klimatyczne. Nie wiem, co atakują moi koledzy, dwóch za mną lata. Super. Super. Odzyskaliśmy bazę. Świetnie. Dobra, ale zanim wrócimy, to sprawdźmy, co przewozi ten kontener. Może jakichś oficerów? Może zyskamy jakieś dodatkowe cele? Przysłużymy się bardziej naszemu ukochanemu imperium. No, no, powoli się zbliżamy. Siłę ognia już zwiększmy w razie czego. Kosztem silniku. Co wy tam macie, panowie? Dlaczego tak bardzo mi uciekacie? Transport Sigma, okej. No chodźcie, chodźcie tu do mnie, gdzie uciekacie? Szybki atak, ten cholerny kontener latający. Okej. Super. Super, świetnie. Omega się tym zajmie. Odzyskają nasz sprzęt. No i cóż, wracamy do bazy. Szybka misja, fajny, szybki jebaczyk. Dużo rebeliantów gryzie piach w kosmosie. Świetnie, świetna misja. Wracajmy do bazy. A ja potem zobaczę, jak się zwiększało tarcze w interceptorach, gdyż to na pewno nam się przyda na przyszłe misje. Chodźcie, chodźcie tu. Wake me up before you go, go, du du du. Ba-ba-boom, cha-ri-bo-boom, du-du. Powinni sobie zapontować piloci radio. W takich myśliwcach. W rytmie jakiś na przykład piosenek rockowy. Niszczyć. Niszczyć myśli X-Wingi. Chociaż to pewnie by straciło na klimacie, ale... To by się przejmował. Klimat i tak zawsze w Gwiezdnych Wojnach będzie silny. Mam wrócić w odzyskanej bazie czy na statku? Myślę, że na statku, ponieważ stamtąd wyleciałem. A raz zobaczymy. Fregata nasza. Zwolnijmy. Tak, wracamy. Pięknie. Wszystkie cele misji wykonane bezbłędnie. Super, świetna misja, naprawdę bardzo mi się podobała. Mam nadzieję, że wam też. Wracamy z bitwy zwycięzcy. Do imperatora. Wow. Musimy wykazać jakiś sekretny rozkaz imperatora. Jesteśmy naznaczeni. O, co to było? Ciekawe. Zostaliśmy kapitanem. Coś wspaniałego. Byliśmy dowódcą. Celność jak zwykle taka sobie. Rakietki na szczęście zdały sprawę. Co osiągnęliśmy w tej misji, panie oficerze? Też jestem teraz oficerem, więc... Stary, co osiągnęliśmy? Despite a heavy and intense battle, our forces prevailed in recapturing outpost D-34. The rebellion's plan to loot and pillage imperial property has been thwarted. Tak jest. Myśleli, że jak
że jak zajmą naszą bazę, to jej nie odzyskamy. Debile. Dobra, porozmawiajmy jeszcze z tym gościem od Imperatora. Właśnie, bo zawsze myślałem, że można z nim potem pogadać. Nie można, co on nam powie? Excellent. You have helped us locate the equipment the rebels looted from outpost D-34. Nie ma za co. Reszty statystyk też zapomniałem, wszystko zrobiliśmy, zniszczyliśmy parę statków. Transport odzyskaliśmy. Świetnie, świetnie. No, on nam powie to samo, prawda? Tak, już było, okej. Okay. Także dziękuję wam za ten czwarty odcinek. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych. Lada chwila ruszamy z Gothiciem jako drugą grą. Zapraszam was, bądźcie ze mną i dzięki za oglądanie. Cześć!